Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladkis, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Mountain Blade Wupend. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Jakże wspaniały świat tutaj. Może tak się zastanawiam, gdzie możemy się przejść. Mógłbym właściwie przejść się do jakiegoś większego miasta, na przykład do Sargot, i zobaczyć, czy ktoś byłby w stanie mi powiedzieć, gdzie będzie jakiś turniej. Dobrze. Na pewno mamy do sprzedaży te rzeczy. To sobie możemy zostawić. Mamy 4000 i myślę, czy nie kupić sobie tego. Albo jakichś rękawic fajnych. Wiem, że to jest jeden z lepszych hełmów. I teraz się tak zastanawiam, czy zainwestować w to, czy zainwestować w jakąś broń. Może. Może na przykład, no nie wiem, w ten łuk. Nie. Ten łuk też jest gorszy. Muszę wam powiedzieć, że nie wiem. Chyba na razie nie będę w to inwestował. Koników żadnych lepszych nie ma w tej chwili, więc chyba tylko zbroja zostaje nam. Oczywiście nie stać mi na nie wiadomo jakie zbroje jeszcze w tej chwili, bo ja lubię takie na przykład. Albo te płytowe. Płytowe są naprawdę fajne. Ale YOLO, lecimy sobie w ten hełm. I myślę, że kolejną rzeczą będą do kupienia jakieś buty. 33 to na razie najlepsze. Tu są rękawiczki jakieś. Dobra. W tej chwili to jest luz. Idziemy zobaczyć, jak nasz oddział. Tak, Katrin. Czego oni potrzebują? Kupię im coś na pewno. Katrin, masz niezły hełm. Z tego co ja kojarzę. Buty ci niepotrzebne. Bronie muszę im kupić. Przede wszystkim bronie. I te kusze. Ty masz. Jakie masz umiejętności? Co masz lepsze ucznie? Aha, wszystko masz podobnie. To możesz być albo łucznikiem, albo kusznikiem. Dobrze, ty pokaż mi swoje wyposażenie. Dobra. Dostaniesz taką czapę w tej chwili. To jest całkiem niezłe. Dostaniesz jakąś kuszę może, chociaż zobaczymy, jak ty stoisz. Ty już stoisz troszkę lepiej. Tu już masz 6 poziom, dobra. A jak stoi Ymira? Co ty posiadasz za umiejętności? Słabe. Jazda wierzchowcem na 3 poziomie, całkiem ładnie. Twoje wyposażenie jest marne, więc... A, nie możesz używać bucu, bo nie masz siły takiej, tak? Masz 6. Wiedziałem, że masz 6. Po prostu wiedziałem. Dobra, Ymira. Musimy ci kupić jakąś zbroję. Rynek, zbroje. To jest przegięcie dla ciebie. Chociaż właściwie to mogę kupić komuś innemu coś lepszego. Chociaż tak się zastanawiam, właściwie, że nie. Na razie nie ma sensu. Poczekamy, aż dobijesz poziom. Zostawimy ci ten hełm. I to chyba tyle. Jeszcze chciałem wejść nie na rynek, tylko na arenę. Na arenę porozmawiać sobie z mistrzem turnieju. Czy ja również mogę... A, nie, tak. W kwestii tych walk... Rejwadin i Ihamur. Ihamur to jest chyba Khanat Kirgicki, a Rejwadin to jest chyba... to są chyba... jak oni się nazywali? Wegirzy. Już zapomniałem, jak się nazywał. Rejwadin... Rejwadin i Kamur. Tak jest. Dobra, możemy w sumie iść tutaj powolutku sobie. Chętnie się udam na ten turniej, bo chcemy wygrać trochę pieniędzy. Dzięki temu widzieliście, w jakim stanie jestem się tutaj odbić przed tym wszystkim. O, jakiś Lord Ayam. Stój. Ja nie wiem, jak my stoimy w stosunku z frakcjami. Z Fadia, a z Wegirami są obojętni. Dobra. A czemu oni to kupują w ogóle? Czemu oni tu siedzą? Dobra, nie wiem. Może nie powinienem się na tym skupiać. Tutaj są jacy... O, oni w ogóle mnie olewają. Dobra. Rejwadin miał być. Nadrobiłem tylko sobie drogi. Jest turniej rzeczywiście, tak jak mówili. Może jest jakaś fajna broń. O, jest fajny łuk. To są już naprawdę mega fajne łuki. Berdysz 50 na cięciu. A ten berdysz już jest fajny. Ten łuk nawet jest niezły. Ale nie chcę aż tak inwestować w nie najlepsze bronie. Wolę od razu kupować coś najlepszego. 13, no, za 22 tysiące. 31, 33 są chyba najlepsze. Koni mi? Jest już nawet jakiś konik.
Muszę kupić jakiegoś konika. Jak to się nazywa? Muszę kupić jakiegoś konika tej mojej. Kupimy sobie też jakieś jedzenie, myślę. Może jakieś takie winogrona jedne. Okej. Pierwsze co? Damy Imirze możliwość jazdy na koniu. Cała reszta jest aż tak nieważna. Przejść się do zamku, do tawerny. Do tawerny. Proszę bardzo, najemny fechmistrz, podróżnik. I to tyle. Do możliwości turnieju. Zobacz uczestników. Katrin, Farentis, Mira, Xerina. Postaw na siebie 100. Będziemy troszkę ryzyko... O, wow, wow. Czemu mi się przełącza? Czekajcie, bo coś mi się przestawiło. Atak. Lewy. Left mouse. R. Dobra. Nie wiem, czemu mi się tak zrobiło. Aha, tu są domyślne. F5. A nie wiem, czemu nie mogę zapisać. Dobra. Już jest okej. O ty! Odejdź! Od niej! Jeden ty! Dobra. O nie, konia rozwaliłem przez przypadek. Nie to miałem na myśli. Jest zielonych trochę dużo za dużo. Dobra, czas się ich wyzbyć. Troszkę. No chodźcie tu. Ała. Dobra, ja się lekko odsunę. Niech sobie walczą z tym. A ty. Dobra, jeden, dwa. Pięknie. Może ja się przejdę po konia w tym czasie. Na koniu będzie mi 100 razy łatwiej. Plus bonus od prędkości obrażeń. Jest fajny. Fajny jest. Dobra, jeden został. Pięknie, 11 obrażeń. No to wiele nie jest. Ale należy pamiętać o tym, że jak go potrącę najpierw koniem. O, ten koń w ogóle już ledwo żyje. Jest! Pięknie. To jest trochę ryzyko, ale pamiętajmy, że nagroda również jest sporo warta. Chodź tu. A. No i już jeden z zielonych padł. Dobra. Pięknie. Dobra, tutaj się niezbyt ładnie rozwija ta sytuacja. Pięknie. Został zielony. Został niebieski, znaczy. No, nie. Niestety koniem tutaj. Chodź tu. Jeszcze konia można nawet położyć, jak się uda. Nie udało się. Dobra. Skupiamy się dalej. Walimy. Dalej na arenę. Au! Nie lubię walczyć piką, szczerze. Bo oni mogą to blokować łatwo. O Jezus. Ale się wpakowałem. Nie lubię piką walczyć. Ona jest strasznie słaba. Coś tam zadałem, ale dostałem też za 12. Może tego żółtego na ziemi załatwimy. Dobra, 21 obrażeń. Zawsze coś do przodu. Może teraz tego czerwonego tu. Jak to nie weszło? Czemu on? Dobra. 4 obrażenia. Może zbiorę sobie jakąś topór ćwiczebny. Tarcza, miecz. Lanca ćwiczebna. Dobra. Dobrze, że w konia, nie we mnie. Ała. Bijcie się między sobą może, co? Ja muszę sobie zebrać coś. Na przykład taki mieczyk. Dobra. Walczcie między sobą, co? Nie za bardzo. Też nie za bardzo, nie lubię dlatego lancą walczyć. Walczcie między sobą, a nie.
Jakieś takie dziwne moje ataki są. No. Jak nie lancą, to koniem. Pamiętam, że jak się wystarczająco długo trzymało właśnie rozpędzonego, to można było ładne obrażenia zadać. Będzie tak blokować teraz cały czas. A niestety z lancą na bliski kontakt nie mam w ogóle szans. Muszę sobie zabrać coś innego, na przykład ten toporek. Dobra. Lanca jest słaba. Za słaba dla mnie. Dobrze. Zostało już 8 uczestników. Dobra. I teraz spróbujemy go ściągnąć. Ała! Dobra. Chodź tu. Czy został ktoś jeszcze? Jeszcze tam chyba ktoś został. Nie? Koniec? To co to były za rundy po trzech? Walczymy w kolejnej rundzie. Dobra. Najpierw tego na koniu. 44. No to jeszcze nie jest postać wymaksowana, więc na hita go nie ściągnę. Dobra, 22. Już będzie miał łatwiej. Dobra, ten zdjęty i tamten też zdjęty, więc będziemy walczyć z najemnym ostrzem. Tak mi się coś wydaje, tak jest. I to, nie, tego nie lubię w turniejach. Jakie on ma szanse ze mną, jak on już na samym starcie dostanie tyle obrażeń, no. 46, no i to będzie jego, to będzie moje właściwie ostatnie uderzenie. I koniec. Ja to jeszcze może bym sobie jakoś poradził, no ale on... 3900 dynarów, proszę bardzo. Na rynek z handlarzem bronią mamy 5500. To jest naprawdę bardzo, bardzo ładna ilość. I się tak zastanawiam, czy coś tutaj kupić. 5500, może to kupię sobie. 87, zasięg 140, dobra. Myślę, że może tak być. Możemy też kupić naszym jakieś miecze jednoręczne. 31, 34, no nie, to jest już przegięcie, ale to może być całkiem niezłe. Krótki miecz nordycki o dobrym wyważeniu. To jest już dwuręczna broń. I mogę tarczę na przykład kupić. Tarcze są jeszcze dosyć drogie. Ale to już ma 400, a nie. Stalowa jest całkiem fajna. Stalówki mają... nie kosztują zbyt dużo. A są całkiem niezłe. Weźmiemy w ten sposób 3600 zapłacę. Ale będę mógł komuś już na przykład Katrin. Może Firentis dostaniesz... To jest 24. Dostaniesz taką tarczę i dostaniesz sztylet fajny. Twój miał 27, ten ma 31. Powinieneś coś więcej móc z nim zrobić. A i mi, że sobie wymienimy wyposażenie. Ona miała 19, więc dostanie fajny miecz. To dawało 130, to ma 300. Trzymaj. Nieważne, gotowe. I możemy się jeszcze przejść na turniej do Ihamura. Może nie, może nie. Z Reyvadin możemy się przejść w tą stronę i spróbować walki, nie wiem, z jakimiś bandytami, cikinierami, cokolwiek takiego. Myślę, że można spróbować. Nie ma niestety tu nikogo na razie. O, Jarl Tulug. No chodź tu. Wiecie, że nie dogonię cię. Dobra, to chodźmy może na Swadię. I znajdźmy sobie jakiegoś, nie wiem, czy może jakąś karawanę, czy na przykład jakiegoś lorda, który dosyć słabo sobie radzi, jeśli chodzi o ilość wojska i o jego jakość. O, ale moglibyśmy najpierw sobie przećwiczyć na takich leśnych bandytach. O, proszę. Opuściło cię szczęście, Kanalio. Mamy... Ktoś się do mnie dołączył. Dobra. Nie wiem nawet kto. No. No widzicie, jak to teraz strasznie jest rozległe. A zobaczycie, co będzie, kiedy nabijemy troszkę sobie punkcików w to. Leśni bandyci nie są aż tacy trudni do pokonania. Oni bardziej stawiają na ilość. Jakbym miał bojowego konia, to też mógłbym tu o wiele więcej robić.
Mi zależy tylko na tym, żeby sobie postrzelać, żeby dostać trochę punkciszów. Właśnie w umiejętność strzelania. Proszę bardzo. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Już uciekają. Ała, od kogoś dostałem. A, od tego. I po nim nie było nawet co zbierać. I tyle. Gdzieś tam jeszcze ostatni został. A, strzeli mi automatycznie. Wszyscy się rzucili po prostu. Jak nie wiadomo na co, jak na zwierzynę łowną. Dostał w nogę. Dostał w kolano. I proszę bardzo, już nie może biec. No wykończcie go. No i proszę bardzo, pięknie. No, ona tu najlepiej wygląda w ogóle na tym koniu. Nas. Tygryski jeździec. A, bo to wagirzy mi pomogli. Dostałem całkiem fajne przedmioty. A oni stanęli po mojej stronie, dobra. Piechur, kolejny zbrojny. Teraz już tak, Mira. Mogę dać ci to, to będzie lepsze od twojego na bank. Buty 16, buty 14. Więc buty też mogę ci dać lepsze. Poziomu nie nabiłaś właśnie. Troszkę słabo, że nie nabiłaś poziomu. Moja postać też jeszcze nie nabiła poziomu. Moja postać może dostać troszkę w broni drzewcowej. Na turnieje tylko mi się to wtedy przyda. Tutaj mamy król. To z królem nie, ale tam gdzieś byli moi. O, 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 o. Mógłbym hrabie złapać. Dobra, pomóżmy im. 81, a ja się tak aż zdziwiłem przez chwilę, że co się dzieje? W ogóle mam 100 ludzi i takie... Coś jest nie tak. Co, moich... Aha, on ma... Co, on ma samą piechotę? A, bo on jest... Boże. Nordem. Dlatego. A ilu ich tam było? Nawet nie spojrzałem. Nie, nie. Nie pamiętam. Oj! No dobra, kawałeczek ich tutaj jest. To, a, bo to jest Lord, zapomniałem. Dobra, to ja sobie pomogę mu się pozbyć jednostek. Jak najszybciej zbrojnych, żeby nie miał. Nie zadaję im jeszcze jakichś nie wiadomo jakich obrażeń, ale za to przynajmniej doświadczenia troszkę za nich idzie. Dobra, powolutku, powolutku, pomalutku i zadamy im tyle obrażeń, żeby zginęli. Pięknie, w plecy cały czas dostaję. No, ile ty masz zdrowia? Teraz ten może dostać. Twój koń może dostać. Gdzie on tam pojechał? Tu jest. O, zdjęli go. No to pięknie. Powinienem bardziej wierzyć w swoje wojska. No, cześć. Jemu... Jemu muszę zdjąć albo konia, albo jego. Proszę bardzo. Teraz już pójdzie luźniej, powiedzmy. Wyjmijmy sobie berdysz. Pięknie. No, zablokował. Ja chciałem cięcia robić tym, a nie pchać. Muszę sobie wymienić, widzę ten berdysz. Na kogo wy jeszcze idziecie? Tam ktoś jest, tak? Tylko gdzie? A, tu. A jakbym go trafił, to tyle obrażeń by weszło. Ach ty. Chodź tu, skurczybyku. Chodź tu. Ja ci pokażę, ile możesz dostać obrażeń. Pięknie. Tu jest jeszcze wróg jeden. Czego tutaj mi sojuszników ściągasz? Pięknie w plecy. Pięknie, zdjęty. I dostał, już go wykończą. Proszę bardzo. Ktoś tam jeszcze został, tam jeszcze jeden, ale to chyba ucieka. A nie, tu jeszcze są jacyś pojedynczy, nie wiem. Chłopkowie. I to tyle, tamten uciekł. Pięknie. Bardzo dobrze idzie. Twoje straty? Myśliwy, zabity, no dobra. Raniony, raniony, raniony. Oni oczywiście są kawalerią, więc rzucili się do przodu. Razem sprawiliśmy, że wróg zdołał uciec. Bierzemy sobie oczywiście wszystkich. Tych, co są najfajniejsi. Rekrutów możemy zostawić, a wezmę sobie harcowników na przykład.
Bardzo przyjemnie. Muszę przyznać, że bardzo przyjemnie, jeśli chodzi teraz o rzeczy, które dostaliśmy. Reszty nie potrzebuję, bo reszta jest śmieciami. Swadiański zbrojny. Grupa uciekinierów. Albo na... Możemy się tu na przykład na tego naszego drogiego hrabię rzucić, który niestety sobie postanowił zbiec. Suno... 300 coś. No gdyby nie to, to bym zrobił. Zastanawiam się nad tym, żeby tutaj więźniów troszeczkę. Inteligencja, żeby mieć jeszcze jeden punkcik. Bo wiem, że gdzieś było coś takiego, że mogłem dodawać doświadczenia, tak jakby... Jakby to powiedzieć? Doświadczenie mogli dostawać moi ludzie. Może tu, szkolenie. Tym członkom załogi, którzy są niższe od bohaterskich. Dobra, niech będzie. Kusznictwo, niech sobie też pójdzie coś tam na turnie, jak się przyda. Co dalej? Miałem tutaj ilu? Miałem piechurów, tak? Jest do kiedy? Masz 83 dni, okej. 5 swadiańskich piechurów. A mam przy sobie w tej chwili piechura jednego, dobra. Warto zwracać na to uwagę. Tu ktoś był? Ktoś, kto nie chciał ze mną walczyć. Ale nie, postanowił uciec jednak. Tutaj nic. Płacimy im opłata za najemników od Królestwa Nordów. Dostałem 500, dostaję 150 znaczy, więc fajnie. Fajnie, mogę odliczyć sobie od kosztów to. Ile mam pieniędzy? 1700. Tutaj nie ma nic ciekawego w sumie. Nic. Dalej nic. 43. Może pójdziemy sobie do... tutaj. Nie za bardzo chcą mi dać cokolwiek. Jedzenie jest. Mogę za jedzenie sprzedać wam na przykład łuk. To. Buty. Nie. Sukienkę. Też nie chcecie. Nie wiem, lance. Może być. 3 to 3. Możemy się też, myślę, na ten turniej udać. Jednak. Dobra. Tam był jakiś swadiańczyk. To gdzieś w tą stronę jest. Tutaj co to jest? Czemu on ma tak mało? 28. Kanat kyrgicki. Narra, a to jest gdzie? I Hamur jest tu. Tutaj są też ci pustynni bandyci cali. O. Kyrgicki harcownik. No dobra. Jesteśmy tutaj, jesteśmy... Na turnieju chyba nie kupimy sobie nic lepszego. Mógłbym kupić teoretycznie te strzały, ale wydałbym wtedy praktycznie całe pieniądze, jakie bym posiadał. Tutaj mają dosyć słabe buty, nie licząc tych, za 3200. Może je kupimy tuż po tym, jak sobie tutaj ogarniemy. 32 i 28, całkiem fajne. O, ten hełm jeszcze jest ładny. Ten jest nawet lepszy, bo nie ma tych takich rogów, ale ten ma więcej obrony, dlatego go biorę. Cóż... W każdym razie tutaj zakończymy ten odcinek, w kolejnym będziemy zaczynali od samego turnieju. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Modern Blade Warband. Trzymajcie się ciepło, no i cześć!